W murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu odbyła się pierwsza konferencja onkologiczna dla pacjentów. W sumie przygotowano 11 wykładów i prelekcji, a zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny. Celem było przede wszystkim zaprezentowanie choroby nowotworowej z różnych punktów widzenia oraz promowanie badań profilaktycznych. Konferencja onkologiczna została zorganizowana przy współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskiego Oddziału Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Spotkanie było otwarte, a wiedzę mogli czerpać także studenci. Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe, nasze pielęgniarki, ratownicy odbywają praktyki zawodowe i jest to pewien element współpracy środowiskowej. Natomiast sama tematyka i sama problematyka, która będzie poruszana na konferencji, jest bardzo istotna, bo chodzi o pacjenta onkologicznego, o kwestie związane z tym, jak pacjent onkologiczny, jak można wspierać pacjenta onkologicznego, jakie działania podejmować, jeżeli chodzi o kwestię związaną z leczeniem i z wyjściem z choroby, a więc i o kwestie medyczne, o kwestie związane z takim dobrostanem psychicznym. I świetnie się nam to wpisuje w prowadzone kierunki kształcenia. Również mamy psychologów, którzy być może w przyszłości wybiorą psychologię onkologiczną jako swoją specjalizację, a więc też są dzisiaj na konferencji, uczestniczą w obradach. No, widzimy potrzebę wśród pacjentów i rodzin, że jest taka potrzeba, żeby była informacja, jak tego pacjenta przygotować, jak pacjent będzie leczony i jak można się przygotować do samego leczenia, jak znieść samo leczenie, żeby ten pacjent jak najszybciej wrócił do zdrowia po leczeniu. Wczesne wykrycie w większości nowotworów powoduje, że jest całkowicie wyleczalny, ale mało tego, jeszcze ta toksyczność leczenia, no bo o toksyczności leczenia się nie mówi, a jest, ona występuje, ponieważ no, niszczymy chorobę nowotworową, to ta toksyczność leczenia jest dużo niższa, ponieważ dużo mniej agresywnie leczymy tych pacjentów. Konferencja została zorganizowana w październiku, który od wielu lat jest uznawany za miesiąc świadomości raka piersi. Dodatkowo 15 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To właśnie ten nowotwór stał się motywem przewodnim konferencji onkologicznej. O czym mówili prelegenci? Dzisiaj coś innego o brachyterapii. To jest przyszłość, mam nadzieję, że szpitala w Tarnobrzegu, że rozszerzymy jeszcze modalność o brachyterapię, czyli będziemy napromieniać przy użyciu izotopów promieniotwórczych. No, cały czas w szpitalu w Tarnobrzegu rozszerzamy te modalności, czyli metody leczenia pacjentów onkologicznych. No, w tym momencie, jeżeli chodzi o radioterapię, to już dysponujemy pełnym cyklem technologicznym do leczenia tych pacjentów. Ostatnio uruchomiliśmy też gating, czyli napromienianie na wstrzymaniu oddechu, stereotaksję, więc cały czas do przodu i wszystkie te metody są już dla Państwa dostępne. Swoją ofertę zaprezentowały tarnobrzeskie Amazonki, wykłady przygotowali także pracownicy naukowi uczelni oraz praktycy z tarnobrzeskiego szpitala. Wyjątkowy wydźwięk miało wystąpienie projektantki mody, organizatorki wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych Justyny Wesołowskiej, która w zeszłym roku dowiedziała się, że jest chora i cały czas walczy o powrót do zdrowia. Jest to bardzo temat tabu. Mnie osobiście bardzo ciężko o tym mówić, zresztą widać to teraz, że ciągle jest bardzo dużo emocji, bo jestem w trakcie tej walki, a nie rozmawiamy o tym, bo się wstydzimy, bo ten temat tabu mnie osobiście przeraża, że nawet osoby, moi znajomi wstydzą się ze mną o tym porozmawiać. Jak ja zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, to pomyślałam, ja się na tym nie zgadzam. Mówmy o tym. Jeżeli my będziemy głośno mówić, to uratujemy czyjeś życie. I teraz już po czasie, jak zaczęłam o tym mówić, wiem, że uratowałam już nie jedno życie. Bo spotykam takie osoby, które do mnie dzwonią, pytają, co mają robić, gdzie mają jechać. I to jest dla mnie wielka motywacja, ale też następna taka misja do działania, żeby mówić, edukować, ale przede wszystkim mówić o swoim świadectwie, bo ja mówię o tym, co ja przechodzę i o tym, o czym też ja przeszłam. Jestem w trakcie, więc to jest, myślę, dla kogoś bardziej wiarygodne niż chociażby zadzwonienie do przychodni i zapytanie się, co ma robić, tylko dzwonią do mnie. Choroby nowotworowe stanowią drugą po chorobach układu krążenia najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Niestety, wedle prognoz, za kilka lat znajdą się one na pierwszym miejscu. Premierowa odsłona konferencji onkologicznej dla pacjentów była więc okazją, by promować badania profilaktyczne.
Jak się okazuje, w tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. W Tarnobrzegu, dalej to powiecie tarnobrzeskim, profilaktyka jest tak, no powiedzmy, daleko jeszcze za czołówką. Staramy się wychodzić z badaniami profilaktycznymi do pacjentów, do rodzin, żeby się badali, żeby zwracali uwagę na symptomy choroby, na jakie symptomy należy zwracać uwagę, no i co zrobić, żeby to zachorowalność zmniejszyć. Każdy z nas zna kogoś, kto jest chory na raka. Niestety żyjemy w takich czasach. Profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ chociażby ja jestem przykładem, że wcześniej wykryty rak piersi jestem, tak? Można walczyć z tą chorobą na różne sposoby, ale profilaktyka jest bardzo ważna i warto też się badać. Motywujmy nasze mamy, siostry, babcie, chodźmy razem, weźmy ją pod pachę i idźmy na te badania profilaktyczne. Ta profilaktyka jest bardzo istotna, zarówno podczas leczenia, jak i później po wyjściu z choroby, ale też utrzymywanie tych działań profilaktycznych przez cały czas w swoim życiu, a więc jest to bardzo ważne. Będzie mowa na temat tego, jak zdrowo się odżywiać, jak zdrowo żyć, jak i kiedy się badać, jakie badania wykonywać, prawda, kiedy zgłosić się do lekarza, jeżeli są jakieś tam niepokojące objawy, czy coś nas zastanawia, co jakby nie jest adekwatne do wcześniejszego funkcjonowania naszego organizmu.